Kolejna część naszego programu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również swojego gościa, Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, mimo złej pogody, bardzo uśmiechnięty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle. Przynajmniej nie pada. A nie pada teraz? Nie pada. A to świetnie, bo jak jechałam do pracy, to padało. No, są tacy, którzy lubią deszcz i taką jesienną aurę, ale ta jesienna aura... Jest dla nich specjalny kraj, Wielka Brytania. Wysyła ich tam pan? Loty są dostępne dla każdego. Panie pośle, no dobrze, widzę, że humor dopisuje. A humor dopisuje wszystkim w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie bardzo? No wiadomo, że oczekiwaliśmy lepszego rezultatu. No, zwyciężyliśmy w wyborach. Ten element planu został zrealizowany. No ale... niestety nie mamy takiej większości, jaką mieliśmy w 2015 lub w 2019 roku. I to jest rzeczywiście poczucie niedosytu. To wymaga od nas analizy. No, wymaga od nas pewnie w takim razie jakichś zmian, poprawy błędów, bo... No, rolą partii jest wygrywać wybory i rządzić, zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy nasze otoczenie jej europejskie i szersze no jest bardzo zmienne, bardzo niebezpieczne. Chociażby wczoraj mieliśmy tego przykład w Parlamencie Europejskim. No, powinny rządzić siły, które cenią sobie polską suwerenność. Panie pośle, 32 tysiące. Z czwartego miejsca zrobił pan trzeci wynik na swojej liście. 6 mandatów było i 6 mandatów zostało utrzymanych. To jest okręg radomski. Ale rozmawialiśmy już przed wejściem na antenę, że no nie w każdym okręgu tak się wydarzyło. Są okręgi, gdzie straciliście te mandaty. I za te straty wczoraj odpowiedział Krzysztof Sobolewski. Rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz okręg radomski, to można powiedzieć, że zadanie wykonane. Jeszcze skorzystam z okazji, żeby podziękować wszystkim, którzy głosowali nie tylko na mnie, ale na całą listę Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest zawsze wysiłek drużynowy. Mimo, że trochę ze sobą konkurujemy już w samej kampanii, to liczą się wszystkie głosy oddane na listę i dzięki temu utrzymaliśmy ten stan posiadania 6 posłów, 2 senatorów. Nie wszędzie był faktycznie taki wynik. No tutaj decyzje każdy podejmuje, te dotyczące samych siebie we własnym zakresie. Oczywiście będą też jakieś decyzje kierownictwa. No tutaj jak będziemy mieli coś więcej do zakomunikowania, to oczywiście czy sam Krzysztof Sobolewski, czy rzecznik pan poseł Bochenek będą pewnie na ten temat więcej mówić. No, trwają rozmowy. Ale co, wieje grozą na Nowogrodzkiej, czy nie? Na Nowogrodzkiej nigdy nie wieje grozą. Zawsze tam jest atmosfera ciężkiej pracy. Wiem, bo spędziłem tam wiele lat mojego życia. Mariusz Błaszczak przestaje być ministrem obrony narodowej, ale będzie znakomitym szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, też powiedział w Polskim Radiu Ryszard Terlecki. Jak pan oceni taką zamianę? To jest zamiana, ale też pewien powrót. Minister Błaszczak już był kiedyś szefem klubu parlamentarnego w opozycji, ma to doświadczenie. To nie był cały oczywiście okres 2007-2015, bo przecież był świętej pamięci Przemysław Gosiewski, była świętej pamięci Grażyna Gęsicka, ale również pan minister Mariusz Błaszczak był wtedy szefem klubu. Jestem przekonany i zgadzam się z marszałkiem Terleckim, że doskonale sobie tutaj poradzi. Zmiany, zmiany, zmiany. Mówi się też o tych zmianach w strukturach regionalnych. Jarosław Krajewski, któremu się nie udało zdobyć mandatu, też nie będzie już kierował tym regionem warszawskiego PiSu. No tutaj Warszawa, zaczynamy od Warszawy. Jej będzie też ważna w kontekście pewnie przyszłorocznego boju samorządowego. Chodzi o to, żeby dość szybko ocenić sytuację, dość szybko zacząć się przygotowywać do tych wyborów. Zależy nam, no oczywiście i na prezydenturze, no ale... Wyciągamy wnioski z dotychczasowych efektów walk o prezydenturę, ale zależy nam też na tym, żeby jak najwięcej radnych i dzielnicowych i
miejskich, ale również, co niezwykle istotne, wojewódzkich wprowadzić, no nie tylko w Warszawie, w każdym okręgu, ale ja z mojego doświadczenia wcześniej radnego samorządu mazowieckiego mogę powiedzieć, że no, byliśmy bardzo blisko w ostatnich wyborach samorządowych tego, żeby przejąć władzę na Mazowszu. Zabrakło nam jednego głosu, a w Warszawie straciliśmy dwóch radnych sejmikowych. I na pewno by to dobrze byłoby odzyskać. Po 15 października trudno się, ciężko się wstawało. Czy już z takiego szoku powyborczego trzeba było się otrząsnąć, panie pośle, i, no i brać za robotę, bo właśnie wybory przed wami, kolejne wybory, o których pan też mówi. Ja mam taką wadę, że mnie się zawsze ciężko wstaje o poranku, więc pewnie jestem mało reprezentatywny. No nie, ale z satysfakcją odnotowuję, że mimo tego nie do końca oczekiwanego wyniku wyborów nikt nie popadł w jakąś czarną rozpacz, nie ma traumy, więc myślę, że nikt z depresją... No niektórzy żałują, że nie będzie pana Tadeusza Cymańskiego. No oczywiście nie żałujemy, że żałujemy każdego z naszych kolegów i koleżanek, którzy akurat się nie dostali. Nie wiem, czy Janusza Korwin-Mikkego żałują. Kolegów i koleżanek klubowych. Tak, okej, okay, dobrze. Pozdrawiamy pana Tadeusza Cymańskiego. Panie pośle, no dobrze, spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudy z komitetami wyborczymi już się zakończyły. Dziś w południe wystąpienie Andrzeja Dudy. Marcin Mastelarek powiedział, prezydent podsumuje konsultacje z liderami partii. Więc co zrobi pan prezydent? No myślę, że do 12 tylko czekają nas czeka nas tylko zgadywanie. Rozumiem, że pan prezydent ogłosi kolejne swoje kroki. No pewnie nie, no zresztą nie może tego zrobić przed Mateusz Morawiecki czy Władysław Kosiniak-Kamysz? No ja uważam, że pan prezydent będzie konsekwentny. Przecież wielokrotnie powtarzał już to, że jego zdaniem największy klub, największa partia, która zdobyła najlepszy wynik w wyborach, powinna mieć te szanse zgodnie z tradycją. No nie spodziewam się tutaj zaskoczeń. No, Donald oczywiście nic Tusk nie apelował do pana prezydenta o niezwłoczne działania. Powiedział, że jest gotowy przejąć już urząd premiera. No ja nie wątpię, pewnie to samo mówił wczoraj Ursuli von der Leyen w Brukseli. No, ciekaw jestem tylko, którą z tych rozmów uważał za ważniejszą. Donald Tusk teraz będzie poganiał pana prezydenta, jeszcze chwilę temu chciał go postawić. To przecież jeden z elementów ich programu wyborczego, chciał go stawiać przed Trybunałem Stanu, a teraz dzień dobry panie prezydencie, uszanowanko panie prezydencie. No szanujmy się. Konstytucja daje te prerogatywy głowie państwa i to pan prezydent będzie podejmował decyzję. Pan Mastelarek powiedział, który był obecny na tych spotkaniach z panem prezydentem, nie będę więcej wypowiadać się o prezesie PiS. Kilka dni temu powiedział, że pan prezydent PiS powinien już przejść na polityczną emeryturę. No ja tutaj akurat z Marcinem się nie zgodzę. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje swojego prezesa. Taka była decyzja przecież kongresu. Pan prezes ma przed sobą jeszcze dużą część kadencji. Dziś musimy się skupić na tym, żeby partia była stabilna, spójna, wyciągnęła wnioski. Ale pan Mastelarek wiedział pewnie, co mówi. No oczywiście, no, zakładam, że zawsze wie, co mówi. Było to zamierzone? Jakieś wywołanie, jakieś kłótni, czy nie? Trudno mi powiedzieć. No, nie rozmawiałem z nim o tym, więc no, tak jak mówię, ja patrzę z punktu widzenia, mówię z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, my potrzebujemy teraz stabilnego przywództwa. A pan Siemoniak mówi prezydent i wszyscy w Polsce dobrze wiedzą, że większość już jest. Niektórzy już mówią, że suweren wyjdzie na ulicę, jeżeli pan prezydent nie wybierze teraz Tuska do tworzenia rządu. No, ja rozumiem, że pan Siemoniak już w blokach startowych już zaciera ręce, że zaraz będzie mógł jakieś tablice Mendelejewa sobie kupić, ale hola hola, tak jak mówiłem wcześniej, są terminy konstytucyjne, jest cała procedura, pan prezydent działa zgodnie z nią,
I takie poganianki do niczego nie prowadzą, a już w ogóle tego typu sugestie, że no wręcz próba wywierania wpływu, nacisków, no straszenia prezydenta jakimś, co jakąś rozwścieczoną tłuszczą, tymi silnymi ludźmi, których Tusk zapowiadał, że będą wyprowadzać ludzi z instytucji państwowych, no chyba się pan Siemoniak troszkę zagalopował. A boi się pan tego rozliczania? A propos, już pan tak wspomina, to no pan Tusk powiedział, że wszystkich was rozliczymy, będziecie siedzieć. No dziękuję, ja sobie właśnie siedzę, jest całkiem wygodnie. No pani redaktor, no Tusk prężący te swoje retoryczne muskuły nie jest specjalnie materiałem do brania na poważnie. No, są takie postacie rzeczywiście wokół Platformy Obywatelskiej, które już nie wiem, nawet w mediach społecznościowych. Ten będzie siedział, tamten będzie siedział w Wolnej Polsce. Wszyscy będą siedzieć. A przepraszam, a propos tematu. Czy pan Giertych teraz już ma immunitet, czy nie? Immunitet ma parlamentarzysta. No, z tego co wiem, pan Giertych parlamentarzystą jeszcze nie jest. To praktycznie, biorąc jakby kwestie praktyczne, jak zamierza przyjechać do Polski, odebrać te wszystkie nawet legitymacje? Wczoraj posłowie mieli szkolenie w Tak, dzisiaj o 13 odbieramy zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze. Aczkolwiek ja tu nie jestem konstytucjonalistą, więc też nie powiem na 100%, czy fakt odebrania zaświadczenia o wyborze, czy jednak, w moim przekonaniu jednak ślubowanie, to jest objęcie mandatu tak naprawdę. I wydaje mi się, chociaż mogę się mylić, że immunitet to wtedy zaczyna obowiązywać. No nie wiem, no może się jakoś będzie przemykał ukradkiem pod osłoną nocy, jakimiś niestandardowymi środkami transportu, konno albo... No powiedzieć. No jazda konna to piękny sport, panie pośle. Oczywiście. Instytut Pamięci Narodowej, Centralny Port Komunikacyjny i Telewizja Publiczna mają być zlikwidowane. Takie są zapowiedzi. Platforma jest jak słynny swego czasu Krzysztof Kononowicz. Ich program to nie będzie niczego i właśnie to pokazują. Nie będzie niczego z tego, co obiecali, bo już się wycofują z kwoty wolnej, już się wycofują z zerowego kredytu, już się wycofują z wielu innych spraw, a jeszcze do tego chcą zniszczyć to, co jest. No, Instytut Pamięci Narodowej im przeszkadza, bo nie podoba im się to, że tam są naukowcy, którzy badają naszą historię, ale też badają odpowiedzialność konkretnych ludzi, konkretnych formacji komunistycznych za zbrodnie i za łamanie prawa. A ta walka z Centralnym Portem Komunikacyjnym jest już kompletnie niezrozumiała z punktu widzenia polskiego interesu. Bo gdy się na nią patrzy z punktu widzenia interesu niemieckiej gospodarki, czyli zysków, którymi musiałaby się podzielić niemiecka Lufthansa i z przewozu pasażerów, i z przewozu towarów z cargo, no to wtedy sprzeciw wobec CPK jest rzeczywiście zrozumiały, bo to są zyski, potencjalne zyski rzędu dziesiątek, a później prawdopodobnie i setek miliardów złotych dla polskiego budżetu, jeżeli uszczkniemy ten kawałek międzynarodowego tortu przewozowego. Wczorajsze spotkanie Donalda Tuska z Ursulą von der Leyen jest gwarancją tych pieniędzy, na które czekamy w końcu. Bo to jest tak, PiS o nich mówił, miały być i ich nie ma. Donald Tusk teraz mówi, ja załatwię. I pojechał do Brukseli. Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim mówiło, że są wstrzymywane te środki dla Polski w sposób nielegalny i z powodów czysto politycznych. I na razie Donald Tusk nie robi nic innego, tylko właśnie to potwierdza. No, oczywiście już złamał tę zapowiedź, że dzień po wyborach zostaną odblokowane te pieniądze. Przenośnia, wybory... panie pośle. Nie, oczywiście, tak, przenośnia, a jak mówili prominentni politycy Platformy nagrani na taśmach USOWY, obietnice wyborcze wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. To jest takie tradycyjne podejście tej partii do wszystkiego, co obiecują Polakom. Ale już nawet wczoraj Rzeczpospolita piórem swojego publicysty pisała, że te pieniądze Donald Tusk dostanie w nagrodę za to, że wygrał wybory. No, jeżeli tak się stanie, no to będzie wyłącznie potwierdzenie tego, co mówiliśmy od dawna. Decyzja polityczna po to, żeby uderzyć
w rząd Prawa i Sprawiedliwości za to, że nie zgadza się na oddanie suwerenności, że nie zgadza się na przymusową relokację, że nie zgadza się na pozbawienie się prawa weta. I teraz przyjdzie dobry pan Tusk, który się zgodzi na wszystko i dostanie za to pieniądze z KPO. Projekt zmian traktatów, no, ten projekt zawiera wiele ważnych obszarów. To jest oddanie suwerenności, no i tutaj też prawo weta przede wszystkim. W jej zasadniczej części niestety tak. Wczoraj w Komisji Czyli Konstytucyjnej... nie będziemy mogli decydować o swojej obronności, o ochronie granic, o swoich lasach, o edukacji w szkole? O energii, o wielu kwestiach związanych ze środowiskiem, czyli takie Fit for 55 do kwadratu. Ale parlament może to zablokować. To znaczy, to jest tak, na razie to jest rezolucja wzywająca i to wszystko się dzieje w Parlamencie Europejskim, który jest taki bardzo w ogóle postępowy pod tym względem. Oczywiście, żeby do zmiany traktatów doszło, to musi być to ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie, więc ta droga jeszcze oczywiście przed nami. Pytanie, jakby się zachowała hipotetycznie większość parlamentarna w sytuacji, kiedy nie tworzyłoby jej Prawo i Sprawiedliwość, bo wiemy, że są tacy w polskiej polityce, którzy przedkładają Unię Europejską nad państwa narodowe, uważają, że to jest miejsce, gdzie, w którym taki garnek, w którym się powinny roztopić nasze tożsamości narodowe, ale już sam fakt, że to się dzieje nawet na poziomie parlamentarnym jest istotne, bo to tworzy pewne fakty polityczne, wprowadza pewne tematy do debaty po to, żeby później było łatwiej je krok po kroczku posuwać do przodu. I kropka w tym miejscu. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Poseł tej kadencji, poseł elekt jeszcze. Ma pan takie podwójne stanowisko, można tak sobie tutaj żartować. Na koniec moje ostatnie pytanie. Rachunek sumienia to bolesna sprawa, czy nie? Czy pan ma święty spokój, bo pan nie był w tym sztabie wyborczym PiS-u? Ale ja oczywiście się od żadnej odpowiedzialności nie uchylam, bo wszyscy współtworzyliśmy tą kampanię, każdy w swoim zakresie, ja w swoim okręgu wyborczym. A rachunek sumienia, no to wiemy doskonale, że jest niezbędnym elementem procesu prowadzącego do poprawy sytuacji. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę, ale jeszcze jak pan wspomniał o tych aferze podsłuchowej, to Bartłomiej Sienkiewicz ma czyścić spółki Skarbu Państwa, nominatów spis. Słyszał pan o tym? Czytałem te doniesienia medialne. Nawet taka ciekawostka, radomski oddział Gazety Wyborczej wzywa czytelników do wysyłania donosów, gdzie ukrywają się nominaci PiS. No to jest już zachowanie rodem z rewolucji francuskiej i próba prześladowania ludzi za to, że mają jakieś poglądy. I obawiam się, że właśnie pan Sienkiewicz będzie tego typu działania podejmował, jeżeli na tym stanie. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie pośle. Dziękuję jeszcze raz. Już za chwilę Republika Kultura.